Dzień dobry. Tran to jest olej z wątroby dorsza. Natomiast olej rybi albo olej z wątroby rekina to nie jest tran. Tran zawiera kwasy omega-3, eikozapentaenowy EPA i dokozaheksaenowy DHA w ilości od 500 do 1500 mg w zalecanej porcji, czyli w około 5 ml. Zawiera także witaminę A w ilości od 200 do 300 mikrogramów oraz także witaminę D około 10 mikrogramów. Warto zauważyć, że są to ilości dużo mniejsze niż na przykład w suplementach z witaminą D, które zaczynają się od dawek 1000-2000 jednostek międzynarodowych, około co najmniej kilka razy mniejsze. Pamiętajmy jednak, że tran może zawierać niewielką ilość witaminy E, ale jeżeli występuje ona tam w większej ilości, to zwykle jest tam sztucznie dodana, najczęściej w postaci octanu DL-alfa-tokoferylu. Bardzo często pytacie mnie, czy tran jest zanieczyszczony. Odpowiem Wam na to pytanie, że nie wiem. Ogólnie tran powinien spełniać określone normy dotyczące zawartości takich zanieczyszczeń jak rtęci, związki organiczne, dioksyny, PCB, czyli polichlorowane bifenyle. Jednak, jak wykazała kontrola rynku suplementów, czasami te wartości są przekroczone, a u niektórych producentów nie są przekroczone. W związku z tym można odpowiedzieć, że to zależy od producenta. Najlepiej mieć swojego zaufanego producenta, który deklaruje, że jego produkt po prostu spełnia wymagania, nie przekracza dopuszczalnych dawek związków toksycznych, jak również jest przeznaczony do stosowania przez kobiety w ciąży, a także przez małe dzieci. Najlepiej z takim pytaniem zwrócić się bezpośrednio do producenta, ale całkowitą pewność będziemy mieć wtedy, kiedy na własną rękę, na własny koszt oddamy na przykład próbkę takiego tranu do prywatnego laboratorium analiz chemicznych, które wykona właśnie odpowiednią analizę. Natomiast jakie stosować zamienniki? Na przykład olej z kryla antarktycznego, czy na przykład olej z mikroalg, z schizochytrium. Mikroalgi jako producenci są zawsze mniej zanieczyszczone, ponieważ ten proces biomagnifikacji, bioakumulacji na niższych ogniskach łańcucha troficznego jest zdecydowanie mniejszy. Czyli olej z mikroalg czy olej z kryla antarktycznego jest zdecydowanie bardziej czysty, a również bogaty w kwasy EPA i DHA. Czy w ogóle tran jest nam potrzebny? Tak naprawdę nie. EPA i DHA to nie są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Niezbędnym jest kwas alfa-linolenowy. Natomiast jak wiadomo, konwersja ALA do EPA wynosi na poziomie 5-8%. Niemniej spożycie na przykład 2 łyżek stołowych oleju rzepakowego, nierafinowanego, niskoerukowego, bądź 1 łyżki stołowej dziennie oczywiście, oleju lnianego wysokolinolenowego, tak zwanego budwigowego, przy założeniu konwersji 5-8% pokrywa zapotrzebowanie na EPA w ilości zalecanej około 200 mg. Dla osób bez czynników ryzyka, dla osób, które nie chcą się leczyć za pomocą EPA czy właśnie DHA. Pamiętajmy także, że w sprzedaży są tak zwane estry etylowe EEE EPA i EEE DHA, które są nieco gorsze niż trójglicerydy kwasów omega-3. Estry etylowe nie są dobrym substratem dla lipazy trzustkowej. Wchłaniają się gorzej, trawią się wolniej. Według niektórych badań 2-3 razy wolniejsze jest ich wchłanianie i jest po prostu mniejsza biodostępność. Na pewno nie są lepsze, ale często są bardziej oczyszczone te produkty, w związku z tym coś za coś. Pamiętajmy także, że konwersja ALA do EPA zależy od ilości omega-6. Jeżeli jest ich bardzo dużo, to one konkurują z omega-3 o dostępność delta-6 desaturazy i wtedy ta konwersja jest mniejsza. W związku z tym ograniczajmy omega-6 w naszej diecie. I pamiętajmy, że tranu wcale nie trzeba spożywać z herbatą, bo kłóciła się ze mną kiedyś pewna pani, która uważała, że tran musi być spożywany z herbatą, bo na opakowaniu było napisane stosować 2 łyżeczki do herbaty. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie.